jesteśmy teraz na plantacji w gruncie i chcę się odnieść do sytuacji, jaka jest w tej chwili na plantacjach truskawek odkrytych. I nie jest ciekawie, pogoda w tym sezonie nie rozpieszcza producentów, bo jest bardzo wieczna, jest deszczowa, jest bardzo zimna, co bardzo utrudnia po pierwsze przeprowadzenie zabiegów chemicznych, czyli nie ma dobrego okienka pogodowego, żeby wykonać skuteczny zabieg. Ponadto taka pogoda sprzyja rozwojowi patogenów z powodu bardzo długo utrzymującej się wilgotności roślin i wilgotności gleby. I to powoduje, że te patogeny bardzo łatwo wytwarzają zarodniki konidialne i pływkowe i jednocześnie jest możliwość rozprzestrzeniania się tych zarodników. Także sprzyja to szarej pleśni, antraknozie, białej plamistości liści i chorobom odglebowym. No, jeden czynnik, który może przeszkadzać, to jest niska temperatura, bo niektóre choroby odglebowe, szczególnie antraknoza, wymagają bardzo wysokich temperatur, a jednak my mamy ciągle utrzymujące się temperatury niższe. Niemniej ta choroba na pewno atakuje, tylko jest to po prostu dłuższy proces. Na tą większą presję chorób w tym roku wpływa również to, że na wielu plantacjach w poprzednim sezonie wytworzył się bardzo duży potencjał infekcyjny ze strony tych chorób. I przypomnę, w czerwcu i lipcu, również pod koniec lata poprzedniego roku były intensywne opady deszczu, które bardzo sprzyjały porażeniu roślin. Rośliny były bardzo osłabione, bo były pozalewane, podtopione plantacje, co osłabiło kondycję roślin, a jednocześnie bardzo sprzyjało infekcjom przez patogeny, które się wytwarzały, wytworzyły ogromny potencjał. I ten potencjał został z nami na ten sezon i pogoda w tym roku nie zweryfikowała tego dużego potencjału. On się cały czas utrzymuje i następuje dalszy wzrost tych wszystkich patogenów. I proszę Państwa, i nie tylko szara pleś, atakują również te wszystkie inne patogeny równorzędnie, równolegle. Do tego jeszcze chcę wspomnieć, że mamy sygnały, że na wielu plantacjach doszło do uszkodzenia korony przez mrozy zimowe. Ta zima, którą mieliśmy, ta miniona, była wyjątkowo mroźna, co spowodowało, że niektóre plantacje odmian mniej odpornych na niskie temperatury zostały uszkodzone. To też powoduje, że rośliny mają znowu niską kondycję i jednocześnie bardzo dużą presję chorób. Tego nie ma, proszę Państwa, w tunelach. Właśnie to, co obejrzeliśmy w tunelu, to jest, tam nie ma takiego czynnika jak właśnie uszkodzenia mrozowe, tam nie ma wiatru, który by przeszkadzał w opryskiwaniu, tam są wyższe temperatury, także tutaj ta produkcja w gruncie jest w tym roku bardzo wyjątkowo trudna. W związku z tym chcę powiedzieć, że producenci truskawek w tych warunkach, jeżeli pogoda nam się nie zmieni, powinni prowadzić ochronę chemiczną bardzo intensywną, nietypową, nie stereotypową, tylko bardziej intensywną. I na czym ta intensywność powinna polegać? Na tym, że robimy zabiegi po prostu w krótszych odstępach czasu, to po pierwsze. Bazujemy na fungicydach, już wchodzimy z interwencją, czyli preparaty interwencyjne i zapobiegawcze i wybieramy fungicydy lub które mają szerokie spektrum zwalczalnych chorób lub robimy mieszaniny zbiornikowe, aby zwalczyć w jednym zabiegu nie tylko szarą pleśń, ale również właśnie antraknozę, białą plamistość i choroby pozostałe odglebowe, które, jak mówiłam, bardzo, bardzo mają duży potencjał infekcyjny. I w związku z tym podam takie przykłady produktów, które są szczególnie przydatne na ten trudny czas, a więc Signum Solo lub na przykład Skorpion z Merpanem. To są produkty, które w jednym zabiegu zwalczają nam cztery bardzo ważne choroby, czyli i szarą pleśń, i antraknozę, białą plamistość i mączniaka, ale Luna Sensation to jest też produkt bardzo uniwersalny, który dodatkowo jeszcze zwalcza skórzastą zniliznę, czyli chorobę, na którą praktycznie nie mamy zarejestrowanych innych produktów. Tak? Dalej,
Oczywiście można też, czy domarg z merpanem, to ogranicza nam trzy choroby, czyli stosujemy na takich odmianach, gdzie i biała plamistość jest dużym zagrożeniem, i szara pleśń, i mączniak. Dwie najważniejsze choroby, czyli szara pleśń i antraknoza, to są również bardzo pięknie ograniczane przez Geoxel, Switch i jego odpowiednik Botrefin. Tak? Także niektóre fungicydy, które wymieniłam, mają w swoim składzie dwie substancje aktywne, co czyni to, że one są naprawdę bardzo przydatne w tych trudnych warunkach pogodowych, ale oczywiście możemy też korzystać z preparatów jednoskładnikowych, na przykład tutaj mamy pyrus, który połączony z merpanem też poszerza spektrum ograniczonych chorób. Ponieważ jesteśmy w okresie kwitnienia, a są plantacje jeszcze bardziej przyspieszone, gdzie już są początki zbiorów, proszę Państwa, w gruncie, w związku z tym musimy patrzeć na okresy karencji. I z tych produktów, które wymieniłam, większość ma tylko 3 dni karencji, czyli daje duży komfort producentowi, że można tutaj spokojnie je stosować, zachowując ten okres, ale część ma 7 dni, tutaj do tego należy taki okres karencji ma Yamato, a 14 dni ma Tip Top czy Topsin. Tak? Teraz chcę powiedzieć, że uzupełniająco na plantacjach, gdzie możemy już zrezygnować z chemii, bo trzymamy te choroby, są jak gdyby pod naszą kontrolą, wówczas możemy włączyć do ochrony produkty bio, produkty, które nie dają pozostałości w owocach, a jednocześnie przy mniejszej presji chorób spełnią swoje zadanie. I tutaj chciałabym Państwu przypomnieć o produkcie Vaxiplant. Jest to rodzaj szczepionki, która podana roślinie podnosi jej odporność na bardzo ważne choroby, czyli szarą pleśń, mączniaka, białą i czerwoną plamistość. Zwracam uwagę, że tutaj jest też w zasięgu tego produktu czerwona plamistość, a to jest choroba, na którą też mamy bardzo mało zarejestrowanych preparatów. Jest to produkt, który możemy stosować właściwie i przed kwitnieniem, ale właśnie teraz, szczególnie kiedy dojrzewają owoce, kiedy mamy zbiory, który trzyma presję tych chorób na niższym poziomie, a jednocześnie nie obowiązują nas okresy karencji. Jeszcze jest drugie rozwiązanie, takie biologiczne, bio, to jest Limocide. Jest to i fungicyd, i jednocześnie insektycyd na bazie olejku pomarańczowego. I chcę Państwu powiedzieć, że bardzo może być przydatny, dlatego że on trzyma w ryzach, czyli nie dopuszcza do rozwoju, czy przeszkadza w rozwoju szarej pleśni, mączniaka prawdziwego, a jednocześnie tam, gdzie mamy, widzimy, że są przędziorki, a już za bardzo nie możemy zastosować na nie ochrony chemicznej, tam możemy wykorzystać właśnie Limocide, który działa wysuszająco i na przędziorki, i na mszyce, i na wciornastki, i na mączlika. Także jest to bardzo fajne rozwiązanie. Pamiętajmy, Limocide ma 1 dzień karencji. Zwróćmy uwagę, stosując Limocide, że jeżeli skupiamy się bardziej na chorobach, to dawka jest Limocide 3 litry na hektar, ale tam, gdzie mamy jednocześnie presję ze strony szkodników, lepiej tą dawkę podać wyższą, zaleconą właśnie dla szkodników, czyli 4 litry na hektar. I co jest istotne, zarówno przy produkcie Vaxiplant, jak i przy Limocidzie, jeden zabieg z reguły jest niewystarczający. To wymaga serii powtarzanych zabiegów, aby utrzymać tą presję na stałym, określonym, niskim poziomie.